Dzień dobry, dzisiaj goście moich.pl jest Zośka Pakurzanka. Dzień dobry. Co robiłaś w Cieszynie? Zapytam na początek. Byłam w Cieszynie. I co tam Cieszyn robiłaś? bardzo ładne miasto, można Cieszyn odwiedzić, prawda? Można, No, tak. umawiałam się w Kornelu, oczywiście, w Kornelu i przyjaciołach, dlatego że znałam już wcześniej właścicieli tego miejsca, którzy go prowadzą, ale przyznaję się szczerze, że tam nigdy nie byłam. A że byłam niedaleko Cieszyna, więc się umówiłam w Kornelu jeszcze z innymi przyjaciółmi. I trochę się rozpadało, a po drugie musieliśmy szybciej wracać, ale zamierzam do Cieszyna ja wrócić jeszcze raz, żeby go zwiedzić jakoś tak intensywniej. I popromować swoją najnowszą książkę. I Żaden popromować koniec. moją najnowszą książkę, jeżeli będzie taka konieczność. To książka o umieraniu, jak mówią wszystkie możliwe recenzje, czy nie? No i skoro wszystkie możliwe, no to pewnie o umieraniu. Pewnie tak. Ale myślę też, że w dużym stopniu o życiu, wiesz? No bo to, co jest umieraniem, to życiem jest tak samo, nie? No to porozmawiamy trochę o życiu, bo masz taki dość wyrazisty wizerunek takiej osoby, która nie boi się niczego. A ja tak chciałam cię zapytać, czy ty czegoś się obawiasz, czy ty masz jakieś Tak. lęki? Tak, ale coraz mniej jest tych rzeczy, których się boję. Coraz mniej jest. To jest prawda, że ja wizerunek mój jakiś tam mam, który staram się, żeby był w miarę spójny wewnętrznie i zewnętrznie, i na tym mi zależy. Ostatnio nawet jedna skądinąd dość miła dziewczyna chciała mnie ubrać w garnitur do sesji zdjęciowej. I to się nie udało. Nie udało się jej to, no bo wiesz, ja po prostu nie potrafiłabym, w ogóle nie wiedziałabym, co mam ze sobą zrobić w garniturze. Bo ja po prostu w ogóle nie umiem takich rzeczy jak garnitur. A jeśli chodzi, no więc to jeśli chodzi o mój wizerunek, ja go zresztą bardzo lubię i nie, myślę, że nie ma sensu go zmieniać na garnitur. Tak. Natomiast tak, jest wiele rzeczy, których ja się boję. Coraz mniej, bo jestem coraz starsza i to nie wiem, czy to z wiekiem przychodzi, że człowiek się coraz mniej już boi, ale czy bardziej rozumie, że jednak się tak bać nie do końca trzeba, ale tak, boję się kilku rzeczy. Najbardziej się boję zła, takiego, które kompletnie nie ma uzasadnienia. Takiego, że ktoś może chcieć być zły dla drugiego człowieka po prostu, że może mu to przynosić przyjemność. Jak oglądałeś taki film Funny Games, to wiesz, o co mi chodzi. Tak. Ja już go nie obejrzę po raz drugi, bo to jest ten film, którego się boję. Tak, i to odwieczne pytanie Undemalu mi się okazuje, że ktoś dla czystej satysfakcji, Tak, przyjemności. tak. I ja nawet jestem gotowa zrozumieć, że można na przykład chcieć być złym dla człowieka, który nam robi coś złego, prawda? Albo którego z jakichś powodów nie lubimy, nie? Albo który komuś innemu wyrządza zło. Ja to rozumiem, bo ja też mam czasem taką potrzebę. Wiem, że to nie jest fajne i krytykuję się sama za to, ale jestem w stanie to zrozumieć. Ale jeżeli to jest kompletnie bez przyczyny, to jest poza moim, wiesz, pojmowaniem i rzeczywiście się tego boję. Natomiast jeśli chodzi o śmierć, to wciąż się jej boję, oczywiście, ale już nie swojej. Boję się śmierci ludzi, którzy są mi bliscy. Tak, bo nie wiem, co będę po niej robić, ale swojej już dawno nie. A wiesz, tak patrząc na twoją twórczość, ja zacząłem od opowiadań dawno, dawno temu. Tak sobie myślę, dużo jest na kartach tego, co piszesz o rodzinie. Dużo jest rodziny. Dużo jest też o rodzinie niekoniecznie dobrze, sprawnie działającej. Zresztą no, chyba nie Pewnie. mamy takich rodzin, nie? I No tak się właśnie. zastanawiam, wiesz, nie chcę tutaj zabrzmieć dziwnie, ale na ile u pisarza, u pisarki takiej jakości jak ty sztuka wyrasta z takich doświadczeń osobistych? Czy to można jakoś gdzieś poprowadzić? Czy ty masz jakieś takie wspomnienia? Czy może one są przefiltrowane przez, nie wiem, wspomnienia jeszcze innych ludzi, tobie bliskich. Znaczy, wiesz co, to jest to jedno z tych pytań, jak chcesz wiedzieć, czy źle zacząłeś, to tak. No i jesteśmy już w połowie. Bo to jest jedno z tych pytań, na które najbardziej nie lubię odpowiadać i które mi sprawiają najwięcej kłopotu, nawet nie dlatego, że się czegokolwiek wstydzę, tylko dlatego, że trudno jest tak jednoznacznie odpowiedzieć. Ja zawsze
bardzo często, jak odpowiadam na jakieś pytanie, to mam wrażenie, że nie spełniłam tego najważniejszego kryterium, czyli nie powiedziałam tego, co pytający chciał usłyszeć, wiesz? Znaczy i tak, i nie. To znaczy, ja nie wierzę w taką rzecz, może tutaj nie chodzi o to, czy to moje prywatne doświadczenie, czy czyjeś. Ja nie wierzę w taką rzecz, żeby w literaturze można było cokolwiek wymyśleć. Jeżeli coś jest dobrze napisane, to znaczy, że ktoś to przeżył. Jest choćby autentyczne nawet to, właśnie na tym. Tak. Choćby nawet to było najbardziej nieprawdopodobne, pozmieniane, posklejane z różnych wątków. Bo tak, ja sklejam oczywiście, bo życie jakby nasze jednostkowe jest za mało ciekawe, żeby o nim opowiadać i chyba trzeba posklejać, żeby zrobić dobrą postać, to trzeba ją posklejać z kilku, więc przepraszam, więc ja sklejam. Natomiast druga sprawa jest taka też, to cię przepraszam od razu, jeżeli myślisz inaczej, że ja jako czytelniczka, jako ktoś, kto pisze, w ogóle nie rozumiem, skąd jest potrzeba dowiadywania się o tym, czy autor to przeżył naprawdę, czy nie przeżył. I nikt mi nie jest w stanie tego wytłumaczyć. 1000 ludzi mi zadało to pytanie i oni nie wiedzą, co wypływa z tego, że oni to będą wiedzieć. Czy mój dziadek był fajny, czy nie fajny, czy moja czy babcia tam była ktoś fajna. Wpadł do studni, tak jak opisałaś w jednym z opowiadań. Wpadł do studni, tak jak czy mój ojciec wpadł do studni, tak, tak. Czy coś tam, czy wiesz. Czy będziemy częściej sięgać po twoją literaturę dzięki temu, że będziemy wiedzieć, że to wszystko jest na faktach, czy nie? Ale ja nie wiem w ogóle, jakie to ma znaczenie, bo w momencie, kiedy ty to piszesz, to się staje już jakby częścią literatury i to wszystko. I ja nie mam do tego potem dalej żadnego stosunku. To jest kartka. Okej. Okay. Więc ja nie wiem, czy to po prostu w ogóle dla literatury ma znaczenie, że ktoś, ktokolwiek, ja nie mówię w tym momencie o sobie, opisuje na przykład wydarzenie, które sam przeżył. Oczywiście, że przeżył. Wszyscy wszystko przeżyliśmy. No tak, i wiesz, kiedy to się jest. O tym pisze, to już przestaje mieć znaczenie, przynajmniej dla mnie. Odbiorcy chyba tak chcą porządkować świat, nie? Bo żyjemy w takim chaosie, że tak się czepiamy tego, na ile ona przeżyła albo on, nie? I może dlatego może, stąd to pytanie. Może, ale ja jakby wiesz, może dlatego, że ja osobiście też nie odczuwam takiej potrzeby, żeby to wiedzieć. To jakby mi też trudno się o tym mówi, nie? Bo nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Nie wiem, po co się na takie pytanie odpowiada. A powiedz mi, co jest ważne dla ciebie w życiu? Skoro jesteśmy tak już z takiej kolokwialnej grubej rury i mówimy bardzo ogólnie, mówimy o czymś, co dotyczy wszystkich, czyli życia. Kolokwialnie grubej rury. Co co dla jest dla mnie ciebie ważne? Ważne? No. Cała masa różnych rzeczy jest dla mnie ważna. Bardzo wiele. Myślę, że bardzo wiele rzeczy. Znaczy poza takim banałem, kto, że dla mnie jest ważna moja rodzina, moje dzieci, mój mąż i relacje z nimi, to, no, to jest oczywiste jakby. To myślę, że ważni są dla mnie przyjaciele, o których się staram dbać. Ja jestem trudna, wiesz, jak ktoś mnie lubi, to ten ktoś się bardzo musi postarać, więc trzeba o niego zadbać, naprawdę. Jestem trudna, ale myślę sobie też, że jestem fajną przyjaciółką. Dbam o moich przyjaciół, oni wiedzą, że są dla mnie ważni, bo myślę, że daję im to na różne sposoby od. I to jest dla mnie ważne. A z takich jakby prostych rzeczy to jest dla mnie ważne. Robienie tego, co lubię robić i staram się sobie znaleźć czas, wiesz, na to, żebym mogła. Ja mam takie troszeczkę egoistyczne podejście do życia. Znaczy w takim jakimś tam jego części egoistyczne, takiej zdrowej części. To znaczy myślę sobie, że jeżeli na przykład jesteś nastawiony tylko na innych, albo tylko na swoją pracę zawodową, to gdzieś tam po drodze musisz zgubić siebie i nie możesz być szczęśliwy. Szczęśliwy jesteś wtedy, kiedy siebie realizujesz choćby w jakimś tam niewielkim fragmencie. Jeżeli nie robisz sobie czasami czegoś, co jest tylko dla ciebie i co po prostu robisz z czystej przyjemności, to zawalasz na innych frontach również. Ludzie nie mogą ciebie lubić, jeżeli ty siebie nie lubisz. Dla mnie jest na przykład ważne to, żeby raz na czas sobie pójść na basen, bo ja to lubię, albo na ceramikę, bo to lubię, Masz wtedy czas tylko i wyłącznie dla siebie. Tak. Albo wiesz, pozbierać sobie maliny i zrobić sobie drzem, bo to lubię. Pobyć sobie trochę sama ze sobą. I to są takie bardzo, bardzo drobne rzeczy, które są dla mnie ważne, bo myślę sobie, że dzięki nim ja też jestem tym, kim jestem i ten mój wizerunek jest taki w miarę spójny i ja jestem dla siebie bardzo ważna na przykład. A jesteś wyrozumiała dla siebie? Jest coś, czego nie lubisz w sobie? O, pewnie.
Cała Co to masa jest? rzeczy. Nie wiem, Na czy nie przykład. taki długi. Nie wiem, ile to nagranie obejmuje. No, a wymień kilka rzeczy, skoro ich jest tak wiele. Ja jestem, wiesz co, no ja jestem dość krytyczna wobec samej siebie i ja nie mam nigdy takiego stanu, że tak, ja się strasznie lubię, ja się uwielbiam, ja uważam, że jestem super, naprawdę. Jestem świetna, ale również cały czas myślę sobie, a kurde, jednak nie tak, nie? Może to, że powiedziałaś przed chwilą, że jesteś świetna, to jest właśnie takie niefajne w tobie. Może. Więc ja mam zawsze gdzieś taki moment, wiesz, że to nie chodzi o to, że takich jakby niespełnionych ambicji, bo ja bardzo wiele w życiu osiągnęłam w różnych dziedzinach i wiem o tym i jakby nie mam trudności też, żeby się przed sobą do tego przyznać. Jestem z tego zadowolona, ale to znów nie chodzi o to, że wiesz, że myślę sobie, że ciągle mogę być lepsza czy coś, tylko jestem krytyczna wobec siebie. Nie lubię tego, że się starzeję na przykład. Nie znoszę tego. Nie mogę się z tym pogodzić. Że mi się robią zmarszczki. Wiesz, po prostu jakieś, to jest takie okropne. Okropne. Nie potrafiłabym się chyba pogodzić z tym, że kiedyś tam będę na tyle stara, że ktoś inny będzie musiał mi pomóc funkcjonować. Wolałabym, żeby tego nie było w moim życiu. To uważam za okropne i za takie już właśnie, że nie powinniśmy tego rozstrzygać, bo medycyna już sobie z takimi rzeczami radzi po prostu. I myśl o tym mi przeszkadza. Tak, tego nie chcę. Tego się, to jest kolejna rzecz, na przykład, której się boję, wiesz? Tego bym nie chciała. No, a jeżeli chodzi o marzenia, Ja nie mam w ogóle marzeń. jak to? No Nie, ja przecież nie na mam. pewno Bo ja kolejna książka, nagroda, nie. spełnienie w życiu Nie, takim. wiesz, ale to nie jest w ogóle w kwestii marzeń. To jest tak, że jak ja czegoś chcę, To to naprawdę. robisz, to Tak, no uzyskujesz. chyba że to jest wiesz, niemożliwe do realizacji, w sensie chciałabym być pilotem śmigłowców na przykład, no to wiadomo, że już musiałabym kompletnie cały świat przewartościować, prawda? To już jest za późno, raczej już nie będę pilotem śmigłowców, a to wtedy, jak widzisz, potrafię 30 sekund sobie odpuścić takie jakieś głupie marzenie. A te rzeczy, które chciałam zrobić w życiu, to albo już robiłam, albo je, jakby to nie jest tak, że ja o nich marzę i siedzę i myślę, o kurczę, ale bym właśnie chciała czegoś, tylko mówię, więc jeżeli to jest w ramach gdzieś tam moich możliwości, to sobie to właśnie takimi malutkimi kroczkami po prostu zwyczajnie realizuję. Strasznie chciałam skoczyć ze spadochronem, wiesz? Nie boisz się tego, skoro Nie, ja chciałaś. skoczyłam. A, skoczyłaś. A Skoczyłam. kiedy? Tak. 4 lata temu w I moje jak urodziny było? dostałam od... Super. Wspaniale. Wspaniale, to były po prostu najlepsze 2 minuty w moim życiu. Czułam się cudownie, a w ogóle pan instruktor mnie pochwalił, powiedział, że ja w ogóle się do tego nadaję, że jest super. I ja byłam taka, że jak już podniosłam się z tej trawy, to wiesz, jakbyś mi powiedział, że mamy wsiadać z tego samolotu jeszcze raz i byłam gotowa po prostu. No, Strasznie mi się testowało. Niesłychanie. Ale no, widzisz, nie, zrobiłam sobie to. no, będzie tu trochę tanie efekciarstwo, ale ja cię podziwiam, no, choćby za ten skok, bo ja mam lęk przestrzeni, lęk wysokości, więc dla mnie wiem, że na urodziny bym sobie takiego prezentu nie zrobił. Ja I bym mam nie wlazła nadzieję. do groty bym nie O. wlazła, wiesz? Ja na przykład boję się właśnie takiej zamkniętej przestrzeni. I to znowu nie mam klaustrofobii, bo jeżdżę windami różnymi takimi, ale na przykład takie właśnie jakieś ciasne korytarze bez wyjścia, jakieś czołganie się w jakieś rurze, gdzie nie wiadomo gdzie być. To jest dla mnie takie, myślę, że cieleśnie byłoby nieprzyjemne, no więc sobie tego nie funduję. No, w Cieszynie nie mamy żadnych labiryntów ani Nie grot, macie. takich, do których możemy Cię zaprosić, więc nie będziemy Cię zapraszać i spróbujemy w jakieś takie Dobrze. fajne miejsce. Może właśnie w Kornelu też i co do zobaczenia w takim układzie. Dzięki serdeczne. To do zobaczenia w takim razie w Kornelu. Tak, Zośka Papużanka była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.